robiliśmy reportaż z gospodarstwa wiejskiego, z u producenta mleka, hodowcy trzody. Zapamiętałem taką scenę, w której się kryła, jak myślę, tajemnica Teresy. Myśmy tam byli świadkami cielenia się krowy. Cielak się urodził po prostu. Tego cielaka właściciel, gospodarz szybko odseparował od matki, odstawił do jakiegoś boksu, tłumacząc, że to ma jakiś wpływ na jakość mleka tej matki, ja się na tym nie znam. W każdym razie kręciliśmy tę scenę i wtedy Teresa nagle zrobiła się, zamilkła i powiedziała, ale jak to? Jak można dziecko oddzielać od matki? Była autentycznie poruszona, nie rozumiała tego, mówiła, przecież to jest okrucieństwo. Od Teresy się nauczyłem tego, że warto pielęgnować w sobie naturalność i nie udawać nikogo innego niż się jest. Ona bardzo lubiła rozmawiać o tekstach, bardzo często dzwoniła czy podchodziła i mówiła, słuchaj, świetny tekst napisałaś, fantastyczny. Wiesz, tam jak ona mówi, tam w tym momencie, to jest świetne. Wiesz, potem trochę napięcie siada, ale potem, wiesz, ta puenta. To było zawsze na zasadzie takiej chęci rozmowy o warsztacie. Nigdy nie było to z pozycji osoby udzielającej rady czy pouczającej. Przeciwnie, Teresa sama potrafiła na przykład przyjść i o coś zapytać, na przykład mówi, wiesz, będę prowadziła spotkanie tam z kimś, słuchaj, powiedz mi, o co go pytać, o co ty byś go zapytała? Ciągle nam mówiła, no przestańcie już pisać o tym seksie. Wy ciągle jest w tym dużym formacie ten seksizm. I Tomek Kwaśniewski jej tłumaczył i Mariusz Burchardt, Teresko, seksizm to jest coś... No co to, ciągle tym seksizmem się zajmujecie. Seksizm to jest coś zupełnie innego. Pierwsze skojarzenie jest z jedzeniem. Ona mnie nauczyła robienia takiej galaretki z tuńczyka. I to był taki, no trudno opisać, jak to jest bardzo smaczne w każdym razie i to jest jej przepis, tam jest dużo majonezu, właśnie jest tuńczyk, to jest bardzo niezdrowe pewno i kaloryczne, ale jest bardzo smaczne. Ja to czasem robię, rzadko, ale czasami to przygotowuję, jak przychodzą goście, no i wstyd przyznać, ale myślę wtedy intensywnie rzeczywiście o Teresie nad tą galaretką.